Cześć, dzisiaj pokażę Ci, jak zrobić dwie kolumny na stronie głównej. Zasadniczo nie musi być to strona główna, na jakiejkolwiek stronie, jak zrobić w bardzo łatwy sposób dwie lub więcej kolumny. Więc przechodzimy do naszych strony, wszystkie strony. Tym razem wybiorę stronę z ofertą. Klikniemy sobie znowu Build on the Frontend. I teraz tak, załóżmy, że pod tym głównym tekstem chcemy wstawić sobie ofertę, która jest podzielona na dwie kolumny. Czyli najpierw musimy sobie wstawić wiersz. Jeżeli oferta ma być tutaj na szarym tle, to dostawimy sobie wiersz. Jak klikniemy wiersz, to tutaj mamy od razu do wyboru, jak ten wiersz ma być podzielony. Czy ma być to na całą szerokość jeden wiersz, czy to ma być dwa wiersze obok siebie o tej samej wielkości, przydzielone równo na pół, czy może mają to być wiersze, każdy po jednej trzeciej. I tutaj sobie po prostu wybieramy taki, który nam pasuje. Jeżeli chcemy mieć dwie kolumny, to wybieramy ten z dwoma kolumnami. Automatycznie widzicie, pojawiły nam się dwa plusiki i w każdym z tych plusów możemy coś wstawić. Tu możemy sobie wybrać, co byśmy chcieli wstawić, czy tekst, czy zdjęcie, a równie dobrze możemy sobie coś po prostu przeciągnąć. Na przykład to zdjęcie chwytamy ze strzałkę i przesuwamy tutaj, do tej pierwszej kolumny. I tekst stąd też chwytamy i przesuwamy tutaj do tej drugiej kolumny. I ten tekst tak samo przesuniemy. Jeżeli robi się nam coś takiego, to po prostu klikamy na zębatkę. Kopiujemy cały ten tekst, robimy Ctrl-C, to możemy zamknąć i dodajemy go tutaj, do tej części. Tu wchodzimy w tekst, klikamy Ctrl-V i zatwierdzamy zielonym przyciskiem. Widzę, że tutaj o jedną za dużą mi powstało, więc wystarczy, że kliknę tutaj gdzieś tak, żeby koniec kursora się pojawił. I edytuję tak jak normalnie w Wordzie. A ten fragment jest już mi niepotrzebny, więc go najeżdżam na nim kursorem. I jak się pojawią na szarym tle ikonki, wybieram kosz. I teraz jeszcze chciałabym przenieść przycisk jako ostatni. O! Voilà! A ten moduł tutaj, ta na trzy podzielony wiersz, jest nam niepotrzebny, więc go usuwamy również koszem. Następnie robimy sobie zapisz. Klikamy na fioletowe to kółko, aż nam się wszystkie opcje rozwiną i wybieramy zapisz.